Witam was ponownie, moi drodzy. No i lecimy do tejże dziury, z której się dziwnie światło wydobywa. To pewnie z tejże lampy. Old logbooks. Months of excavation. Has at last yielded new information concerning the weather patterns gripping this island. The tomb of an important general dating from the Kamakura period was discovered in our coastal dig site. This discovery is the missing piece of the puzzle. It will allow us to finally gain control of the storms. Nie podoba mi się to. Czy to oznacza, że będziemy musieli niestety stawić czoła tym całym oni, tym demonom, czy też nie? Mam nadzieję, że nie. Ancient ruins in the old base. Control over the storms. I need answers. W to nie wątpię, Laro, że potrzebujesz, no ale ja nie chcę walczyć z żadnymi demonami, okej? Okay? Okej. Okay. To można tworzyć, no ale... A no właśnie, czy ja tam dostrzelę w ogóle? Nie, bo to jest szyba. Toż to szyba. Jak ja to tworzę? Czekanem, no właśnie. Halo? Dzień dobry? Przecież ja tu byłem. Czy nie byłem? Byłem tutaj. A czemu ja tych drzwi nie otworzyłem? Czy z tej strony się nie dało? Być może. Ale tam były... A, bo tam te drzwi mogę wywalić. Rozumiem. No zróbmy to. Tędy. Czy się uda? Udało się. Hopsa, hopsa. Dzień dobry. Tutaj mamy relikt. This is a Tempo Suho. Hard to read the date, but Japan made thousands of these in the mid-1800s. Nie mam pojęcia, co to jest, Laron, ale fajnie, że to mam. Nie wiem, czy ja jeszcze potrzebuję aż tak bardzo tych wszystkich części. Mam ich aż nadto. Chyba mi wystarczą na długo. Tutaj były granaty, prawda? Ja zużyłem ich trochę, no właśnie, na tego wielkoluda. Strzały weźmiemy. Już mamy max. Jeżeli mnie pamięć nie myli, tutaj jeszcze były drzwi, które były zamknięte. Tylko jak ja je otworzę? No właśnie. Cholera. A ja już wiem. Ja chyba już wiem. Tutaj przy tym dziale było miejsce do otworzenia za pomocą naszego nowego cacka. To mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Poziom baterii w padzie niski. Będę musiał podłączyć niestety go niedługo. To tutaj się kryje. The Portuguese minted these in the 16th century for their colony in Malacca, Malaysia. This must have come from one of the old galleon racks. Fajne, fajne. Moje. Jest już moje, a to najważniejsze. Roślinka? A co to jest? Mapa. A tu i tak nie wejdę. Coś takiego. No nie, to nie. I to nam pokazało co? Tylko jedną skrzynkę, której nam brakuje, tak? Czy nie? Tak. No i tego jednego do zjarania. No nie będę się tam wracał teraz.
Nie znalazłem tego chyba. Niestety. Czy się wrócimy? Nie, za daleko. Mniejsza. Ja się tam wrócę poza nagrywaniem. Coś tak czuję. Wo, Lara, nie spadaj. Czy ja tu gdzieś dojdę na głowie? Nie. Nie ma tak po prostu się puścić? No nie, tam się nie chwycę. Dobra. Tak jest, miałem się puścić. Nie mamy punktu umiejętności. Czy tutaj jest szybka podróż, czy też nie ma? Nie ma. Trudno. Co to? O. Przeoczyłem ją. No to wynika z tego, że mamy lokację na 100%, moi drodzy. Markujemy tylko tego jednego... Ale jak to się nazywało? Co to było? No ten materiał, który jaraliśmy. Mniejsza o to. Ja sobie to znajdę sam poza nagrywaniem. Jeżeli mi się będzie chciało, bo w sumie to mnie aż tak bardzo nie interesuje, no ale być może to zrobię. Ja bardziej lubię szukać skarbów. No i wracamy. Plaża wraków. O, właśnie. Co my tutaj mamy? Tylko to, poważnie. Chociaż tędy możemy gdzieś dojechać na szczyt. On jest chyba tyłem, prawda? Nie żyją. Ha. Ha, cudownie. Czy coś tutaj mamy? Nie wygląda na to. Ognisko, ale czy w tym ognisku coś ciekawego? Nie. Także nie ma szybkiej podróży, niestety. Co się stanie, jak ja spadnę? To raczej zginę. Dobrze wiedzieć. Czy ja tu byłem kiedyś? Nie, nie było mnie tutaj. Ale mi się zdawało, czy tutaj właśnie była jakaś droga na dole. A i owszem, ale my tutaj byliśmy, czy nie byliśmy? To jest pytanie dobre. Pojęcia nie mam. Chyba byliśmy. O! O, proszę. Ja tu ciągle mogłem wejść, a nie wiedziałem. Troszkę na to wygląda. O. Skrzyneczka. A ja nie mam ich na mapie, tak? Bo to była inna lokacja. Tak, jest inna lokacja. Dziwne, przecież tą mapę wziąłem, a nie pokazało mi tego skrzynki. Bo jeszcze dwie są do zebrania, a ja ich nie widzę, chyba że gdzieś tam są. Pewnie tak. Pewnie tak. Tak jest, to był ten grobowiec. Czyli ja tu ciągle mogłem wejść, a nie wiedziałem o tym. Ale wrócimy tutaj, bo tutaj była jeszcze ta inna droga, właśnie tędy.
Oczywiście z niej skorzystamy. Prawie spadłem. Czy to coś jest? Nie. No to jedziemy. Wow. Po prostu wow. Muzyka się blisko włączyła, a Lara po prostu jedzie, jedzie i spadła. Muszę się puścić ja, a nie wiedziałem. I teraz bez epickiej muzyki. Antyklimatycznie. O Jezu, ledwo zdążyłem. Dzień dobry, wróciłem. Raczej wróciłam, przepraszam, jestem kobietą. Ale zanim tam wrócimy, załatwmy cholera. Nie mogę. Lara! When we heard the explosion, we thought... Alex. He was still on the ship. Seems anyone caught with you has a pretty low survival rate. Reyes! Better keep your distance, then. Let's just eat, okay? Those bastards went quiet, but it doesn't mean they're gonna stay that way. If I'm going to die in this place, I'm not gonna do it hungry. Save a man's stomach, save his soul. Finally, a little positivity. Once Reyes finishes the boat, we'll be back to civilization in no time. And what a tale we'll have to tell. A tale? I hope I never hear Himiko's name again. We can take the boat out at high tide. No, we can't. Don't start that bullshit again, Lara. Lara isn't the only one who thinks we're trapped, Reyes. Matthias may be insane, but he was certain about it. I saw it in his eyes. He thinks resurrecting Himiko is the key to getting off this island. God, it sounds crazy. But this whole place is crazy. These storms aren't natural. We have to face that. She's right. When that storm hit the Endurance, I felt it. Something dark. Something alive. This place is cursed. Where are you going? There are ruins beneath that old base in the cliffs. Something in there led them to believe they could control the storms. I've got to find out what they discovered. Once we're ready to leave, we're leaving. Whether you're back or not. I won't leave without you. No cóż, nasza koleżanka Reyes jest bardzo miła. Nie da się ukryć. Czy możemy pogadać z nimi? No nowo? Możemy. I'm going to keep watch here. Reyes is working on the engine, and the others are getting some rest. Uuu. Z tego łuku chyba giną na jednego strzała. A to ciekawe. No mamy grobowiec. Uuu, no właśnie. Zapomniałem o nim. Wstyd i hańba. Are you going to stay up all night? Woodman will take watch a bit later. You still don't trust him, do you? No, and neither should you. Be careful while I'm gone. Keep a close eye on him. Jeszcze, jeszcze. I hope you find whatever you're looking for up there, Lara. Ja też. A, gdzie jest reszta? A ja tam mam nawet się udać. Okej. Okay. A tu jesteście, Jezu. So, you have what you need? Yeah, as soon as I get this part fixed, we'll just need to do some cleaning on the valves. You staying? No, I'm going to check out that old base in the cliffs. Well, you better go then. We aren't going to wait for you, Lara. I don't have time to talk. Gotta fix this damn thing. Tak. Przepraszam. Będzie ci cieplej, koleżanko. Sam's been through so much. I'm just going to watch over her. Make sure she gets some sleep. Dziękuję bardzo. Good luck exploring that old base, Lara. I wish I could go with you. Who knows what secrets you'll uncover. Best if we don't talk now. Ta.
dłoń, kolego. Czy ktoś jeszcze tutaj był? Nie, to oni wszyscy. Ta śpi. Ten już się zgasił. No to idziemy oczywiście gdzie? Do grobowca, moi drodzy. Tak jest. Nareszcie nadeszła ta chwila. I koniec, tak? Nie, tam jest jakieś przejście. Nie ma. Co to ma znaczyć? A tu jest. Czy na pewno czego tu nie ma? Nie. Dla pewności zobaczmy na mapkę. No nie ma. No to idziemy. Cóż tym razem nas tutaj czeka? Czy będą jakieś trudne zagadki? Czy to będzie ten grobowy, z którym mnie pokona? A, niczego tu nie ma? Chyba. Czy coś tu się świeciło? Nie, zdawało mi się. Zapewne nie przejdę, tak? Przez tę wodę. Czego tu nie ma? Dla pewności zajrzałem pod mostek. Kręty drogi i nic się na razie nie dzieje. Świątynia kapłanek. No, nie da się ukryć. Nie da się ukryć, Laro. Tam mogę wejść, z tego co widzę. Mam ognicho. We all are. I still don't know exactly why Matthias wanted Sam in the first place, but it doesn't matter. She's back with us now. She's safe. Tak jest, a w sumie Reyes się nie dziwię teraz, bo ona ma córkę, prawda? Tak więc nic dziwnego, że nawet nie czekając na Lara, chciałby po prostu by się stąd wydostać i wrócić do swojej córki. Zrozumiałe. O, strzały. Czy to jest miejsce docelowe? Jak domniemam, tak. Czyli już widzę, że będę musiał kręcić czymś tutaj jakoś po coś. Ale zobaczmy po kolei, do czego to służy. To na razie rozumiem, o co chodzi, tylko o co chodzi z tym. To jest w takiej pozycji. Zobaczmy jeszcze raz.
przeciągnijmy to. Chyba za wcześnie to zrobiłem. A, okej. Okej, już rozumiem. Już rozumiem, czyli jak ja to zrobię tutaj, muszę wbiec od razu tutaj. Tylko czy ja tam doskoczę? Do czego to służy? Aha, to jest tutaj. Nie zauważyłem. Tak, to się obróci. No dobra, to próbujemy. Lecimy szybko. Chyba się udało. Mam taką nadzieję. Dawaj, dawaj, ciągnij. Tak jest. Udało się. To by było na tyle. Okej, w takim razie możemy ulepszyć naszą broń znowu. Pistolet Magnum, wow. Bardzo fajnie, no ale punkt umiejętności, wydajmy go. Co teraz wymaksujemy? To... No ja nie wiem, czy to takie dobre jest. No ja nie wiem. Na razie kupmy to. I teraz ulepszmy nasz pistolet, a raczej Magnum teraz, tak? Czy on zmienił wygląd? Chyba tak. Chyba tak. Czy ja to mam? Nie mam tego, prawda? Ciekawe mnie, ile obrażeń ma tak naprawdę teraz pistolet. Czy się go opłaci używać tak? Tak na co dzień, że tak to ujmę? Tego nie mamy też. Ciekawe. I... czy to wszystko? To chyba wszystko, tak? Tak, 10 na 10. A to ciekawe. Weźmy na razie z powrotem strój domyślny. Przyzwyczaiłem się już do niego. No wygląda imponująco, ta spluwa. No to wychodzimy. To by było na tyle. Ja wciąż muszę wrócić do poprzednich lokacji. A nie, co ja gadam, przecież to w tej lokacji były właśnie te miejsca do otwierania wyciągarką. Już to zrobiliśmy wszystko. Czyli wcale nie jesteśmy skazani na backtracking, a przynajmniej ja, bo pewnie bym wam tego nie pokazał, co by was nie zanudzić. Hopsa, hopsa. No i wychodzimy. Co nam się teraz pokazało? Bo zdobyliśmy mapę, prawda? Prawda. Tutaj to wszystko jest. Jak ja mam się tam dostać? Pewnie tamtędy.
Nie zaznaczyło się? A czemuż to? Zaznacz się, dziękuję. I to jest oczywiście tam. No Laro, przejdźże. Upewnijmy się tylko, czy przypadkiem to nie tam są te rzeczy, które przegapiłem. No na to wygląda, że tak. Na to wygląda. Czy ja przypadkiem nie mogłem tam wejść normalnie? Bo to idzie gdzieś tam. No właśnie. Sprawdźmy. Sprawdźmy. Bo jak się okaże, że ja to pominąłem tak sam z siebie, to będą znowu jajca. No i chyba jednak... Chyba jednak nie. Prawda czy nieprawda? Cholera. Nie jestem pewien. Nie, tutaj nie ma żadnego słupka. Dobra, idziemy. Idziemy, bo szkoda czasu. Ja dalej nie rozumiem, czemu to tutaj jest. Czemu to tutaj jest? Niech ktoś mi powie. Nie wiem. Nie wiem. W każdym razie nieistotne, prawda? Nareszcie wchodzimy. Nie mogę rozwalić skrzynek. Masz ci los. O, tutaj. Tak się zamawia windę, moi drodzy. No ale zanim z niej skorzystamy, czy też raczej zanim się wespniemy, tutaj podziękuję wam za uwagę, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych filmach.